Jesteśmy w miejscowości Obszężów, w której powstaje park wiatrowy 5,2 MW złożony z 4 elektrowni wiatrowych. Wśród nich są elektrownie wiatrowe 7 i 8 pracowni finansowej. Elektrownie powstają w modelu obywatelskim, w którym drobni udziałowcy wnoszą wkłady pieniężne do spółki, która zacznie w ciągu kilku miesięcy wypłacać zyski dzielone proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Za nami wylewany jest chudy beton, który jest podstawą do postawienia fundamentu pod elektrownię wiatrową. Żywotność takiej maszyny to około 25 lat. Można też wcześniej wymienić ją na nową, aby podnieść rentowność. To naprawdę pasywne źródło dochodów. Przez 25 lat można czerpać z niej stabilne, wysokie, kilkunastoprocentowe zyski albo sprzedać taką elektrownię z zyskiem. Spółkę można sprzedać z zyskiem, ale też każdy z udziałowców może indywidualnie zdecydować o sprzedaży swoich udziałów w praktycznie dowolnym momencie. Do ekologicznej elektrowni wiatrowej 7 i 8 pierwsi udziałowcy wnieśli swoje wkłady nieco ponad rok temu. Za kilka tygodni elektrownia stanie i zacznie produkować prąd, co oznacza, że za kilka miesięcy udziałowcy zaczną otrzymywać swoje dywidendy. Aby dowiedzieć się, jak zostać udziałowcem takiej elektrowni wiatrowej, zapraszam na webinar we wtorek o 20:00. Rejestracja na www.ekologicznaelektrownia.pl. Tomek Wiśniewski, Pracownia Finansowa.